Niemiecki gigant zamyka kolejny zakład. 260 miejsc pracy. Opel zamyka kolejny zakład w swoim mateczniku. 260 miejsc pracy zagrożonych. Opel zamknie zakład wytwarzający podzespoły w Rüsselsheim. Związkowcy zarzucają firmie nieprzestrzeganie umów. Do końca bieżącego roku zamknięta zostanie fabryka podzespołów Opla w Rüsselsheim w Hesji. Zakład znajduje się tuż przy głównej montażowni oraz centrali firmy. W tej chwili nie jest pewne, co się stanie z 260 zatrudnionymi w zakładzie osobami. Związkowcy zapowiadają na piątek 29.10 protesty we wszystkich zakładach firmy w Niemczech. Chcą się sprzeciwić nie tylko tej ostatniej decyzji, ale i polityce cięć w Oplu. Zerwanie umowy. Przedstawiciel reprezentującego pracowników firmy Związku Zawodowego IG Metall nie ukrywają, że są zaskoczeni nagłą decyzją zarządu o zamknięciu zakładu. Uważają również, że jest to zerwanie umów, gdyż firma niedawno zapewniała, że zamierza zachowywać miejsca pracy w centrali. Opel jest od niedawna częścią wielkiego koncernu motoryzacyjnego Stellantis i jest w nim jedyną niemiecką marką. Spółka jest również właścicielem takich marek jak Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, Alfa Romeo, Maserati czy Lancia. Wielu niemieckich przedstawicieli branży motoryzacyjnej uważa, że w tym konglomeracie Opel coraz bardziej traci na znaczeniu. Związek IG Metall mówił niedawno, że boi się nawet ostatecznego rozpadu firmy. Niewykluczone, że Opel ma się stać teraz w ramach koncernu Stellantis działem sprzedaży, ewentualnie z własnym biurem projektowym, komentował niedawno sytuację w firmie Ferdinand Dudenhofer, dyrektor Instytutu Naukowego Center Automotive Research w Duisburgu.